Planem Inwestycji w sprawie ustalenia warunków zawodowych na inwestycji przy ulicy Babskiej. Jest to wniosek klubu sportowego Dąbski. Ma na celu budowę zaplecza sportowego z szatniami, szczęścią biurową i magazynową oraz garażem. Już Państwu pokażę, może... Generalnie jest podzielona ta inwestycja na trzy etapy. W pierwszym etapie ma powstać ta część środkowa, czyli to. Tutaj mają się mieścić hol, szatnie, toaleta, umywalnia. W następnej części ma być hol, biuro, dwie toalety, pokój sędziów i trenerów. I w etapie trzecim ma być wybudowany garaż i rozbudowa magazynu, które tutaj wcześniej nie wspomniałem, w etapie pierwszym. Ten budynek ma powstać za boiskiem klubu sportowego Dąbski, tutaj jako w najbliższym sąsiedztwie terenu policji. Obecnie klub korzysta z budynku, który jest tutaj przy Białusze, tam sytuowany obok garaży, który zresztą klub wynajmuje. Myślę, że jak najbardziej celowym jest, żeby ten budynek powstał i wreszcie zarówno zawodnicy, jak i całe kierownictwo klubu ułatwili się to w dużej mierze funkcjonowanie tegoż klubu. Czy są jakieś pytania, coś pominąłem, może ktoś... Sprawa jest ciekawa, no bo znając obecną sytuację finansową tego typu klubu, wszystko ma pieniądze na taką inwestycję. Wiemy, to jest bardzo ciekawe. Wiemy, skoro z tego boiska co odda, nie? To był ten budowlad. Na użytkowanie pierwszy 79 lat i... Nie był, to nie był teren klubu. No, na rąd pierwszy decyduje co robi z tym. Jak on daje to rozwiązka, ale ma 99 lat umowę. To umowę może rozwiązać za gratyfikacją finansową. Czyli nie rozumiemy tak za, od biur. W ten sposób, tak? No, myślę, że stąd ma pieniądze, stąd być. Złoty inwestor. Z Arabii Saudyjskiej? No. Ciekawie bardzo. Obudzenie, że my wystawili parę lat temu, a teraz... No, dokładnie, to, że wiemy skąd ma. Miał użytkowanie na 90 lat, śmieszne stawki, i oddał. Miasto się zgłosiło, powiedział, że będzie za oszukanie oddał i dostał to się. To się nazywa przedsiębiorczość. Co się stanie z tym terenem tutaj, co jest ten obecny klub i te garaże? Czy to, jakie są plany w stosunku do tego terenu? Czy zostanie zabrany klubowi? Nie wiem. Tego nie wiemy, ale myślę, że klub by sobie chyba podpinał gałąź, na której siedzi i funkcjonuje, tym bardziej, że te garaże są wynajmowane przez klub i z tego co wiem, to te środki pozyskane w ten sposób przez klub są przeznaczane na bieżącą działalność. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, tak w razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Jak 16 za.